Czy robiąc zakupy zastanawiasz się nad rodzajem opakowania, w którym znajduje się dany produkt? Czy wiesz, jak właściwie segregować opakowania pożywności i jaki jest ich wpływ na środowisko? W ramach międzynarodowego projektu InformPack, finansowanego przez EIT Food, Europejski Instytut Innowacji i Technologii w obszarze żywności, zadajemy te pytania konsumentom. Projekt powstał dzięki połączeniu sił ekspertów z Danii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Finlandii i Polski. Za cel stawia sobie zwiększenie świadomości konsumentów i zachęcenie ich do odpowiedzialnego postępowania z opakowaniami pożywności. Wraz z edukatorkami z Banku Żywności przygotowaliśmy warsztaty dla konsumentów, które łączą ze sobą wiedzę teoretyczną wraz z zadaniami praktycznymi. Omawialiśmy sprawy związane z opakowaniami żywności, z symbolami, które się znajdują na nich, omawialiśmy materiały, z których są wykonane, poruszaliśmy też kwestie związane z odpowiednią segregacją opakowań pożywności w kwestiach związanych z recyklingiem. Znajdujemy się w hipermarkecie Auchan i uczestnicy otrzymali od nas listę produktów, a także zadanie, aby wykonali zakupy, wykorzystując wiedzę, którą zdobyli podczas warsztatów. Na dzisiejszych warsztatach dowiedziałam się, jak rozpoznawać żywność, w jaki sposób dzięki symbolom segregować, jak oddzielać opakowania, jeśli na przykład opakowanie jest z papieru i z plastiku łącznie, oraz mogłam wykorzystać swoją wiedzę na warsztatach kulinarnych, które przygotował nam Bank Żywności. W ramach promowania zrównoważonych wyborów konsumenckich postawiliśmy także na zdrową dietę. Uczestnicy przygotowali pyszne, roślinne dania z zakupionych wcześniej produktów. Pamiętajmy, że każdy nasz wybór ma znaczenie. Przemyślane zakupy, ograniczenie ilości odpadów i ich prawidłowa segregacja to nasza wspólna odpowiedzialność.